Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Ekonomia Raport. Moim dzisiejszym gościem jest pan Mirosław Skowron, prezes zarządu Pernes-a, polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się logistyką naftową i będącego liderem na polskim rynku naftowym, ale też na europejskim rynku logistyki naftowej. Dzień dobry, panie prezesie, witam pana serdecznie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Dobry wieczór. Panie prezesie, na początek chciałbym zadać panu takie pytanie odnośnie surowców energetycznych. Czy pana zdaniem korzystanie z tych surowców zakończy się w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, jak chciałaby tego Europa? Czy może jednak surowce energetyczne będą wyczerpane aż do swojego końca? Ja bym odpowiedział tak, że bardzo ciekawie się wypowiedział jeden z ministrów Arabii Saudyjskiej, który powiedział, że epoka kamienia łupanego wcale się nie skończyła, dlatego że zabrakło kamieni. Czy to będzie kilkanaście lat? Chyba na dzień dzisiejszy nikt jeszcze nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, czy ta epoka się zakończy w tak krótkim okresie czasu. Proszę zwrócić uwagę, że jest prowadzonych bardzo wiele prac nad alternatywnymi paliwami, wodór, duże zmiany w energetyce, ale jeszcze nie mamy tych instalacji komercyjnych. Przede wszystkim nie są one zielone, jeszcze nie są komercyjne, takie, żebyśmy mogli je w pełni zastosować, więc wydaje się, że ta perspektywa funkcjonowania będzie dużo dłuższa, nie są to pojedyncze lata. I chyba też świat będzie jednak dążył do tego, żebyśmy sobie pozostawili jakieś bezpieczniki, a nie dążyli do pełnego wykorzystania zasobów naturalnych. Ale tak jak powiedziałem na początku, wydaje się, że to będzie jednak zależało bardziej od dostępnych technologii. Ten rynek surowcowy został całkowicie przeorany po agresji, zeszłorocznej agresji Rosji na Ukrainę. To oczywiście wpłynęło na Polskę i na Pern. Architektura dostaw uległa całkowitej zmianie. Czy pan mógłby chwilę o tym opowiedzieć, jak w tej chwili odbywa się właśnie logistyka dostaw ropy i paliw do Pern? Pern, działając zgodnie z narzuconym prawem, powiedziałbym po części, i z bardzo dobrym przygotowaniem się, Pern, jak również spółki bliźniacze, jeżeli chodzi o logistykę, powodowały to, że te inwestycje, które się rozpoczęły dużo wcześniej, można powiedzieć, że przed wojną prawie zostały zakończone. Mówię oczywiście o roku 2022, o miesiącu lutym. I na dzień dzisiejszy mamy pełną dywersyfikację. Mamy zmienioną architekturę, jak pan wspomniał, panie redaktorze. Dostawy ropy, dostawy paliw idą z kierunku północnego, czyli przez odcinek północny z naszych baz, naftoportu, z Dębogórza. Klienci są w pełni zaopatrzeni. I korzystamy, mamy dostawy w pełni zdywersyfikowane, znaczy no, my de facto jako firma logistyczna odpowiadamy tylko za przesył, nie jesteśmy, my nie kupujemy i nie sprzedajemy oczywiście paliw ani ropy, natomiast z tego punktu widzenia, że zostały przeprowadzone inwestycje, zostały rozbudowane bazy zbiornikowe, zostały dobudowane nowe odcinki rurociągów, mamy pełną dywersyfikację i de facto Polska z tego punktu widzenia i z tej strony jest bardzo bezpieczna. A jeszcze jakby pan mógł nakreślić, bo ja rozumiem, że przez rurociąg Przyjaźń w tej chwili już nie płynie ropa naftowa do Polski z Rosji. Te nie dostawy płynie. Zostały zamienione na dostawy z morza. Tak, z odcinka północnego, tak jak powiedziałem, z bazy paliwowej w Dębogórzu, z bazy ropnej z naftoportu, oczywiście tam też trochę paliwa płynie, więc nasze rafinerie polskie, zarówno gdańska, jak i płocka, są zasilane z odcinka północnego. A proszę jeszcze powiedzieć, czy naftoport ma wystarczające możliwości, bo to jest, rozumiem, największy port przyjmujący ropę naftową. Czy on ma możliwości, które by zastąpiły te możliwości rurociągu Przyjaźń? Jak sami widzimy na dzisiaj, tak. Nie ma żadnych braków, jeżeli chodzi o dostawy ropy do naszych odbiorców. Nie ma również braku, jeżeli chodzi o dostawy paliwa. Oczywiście naftoport ma również plany inwestycyjne. Jest w planach budowa kolejnego stanowiska. Jest ten projekt przygotowywany. Dzięki temu będzie mógł przyjmować największe zbiornikowce, największe tankowce, jakie będą mogły przepłynąć przez ciśniny duńskie, bo to jest akurat niewąskie gardło, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. No i te możliwości rozładunkowe będą jeszcze większe w przyszłości, jak ten projekt zostanie zrealizowany. My również jako Pern, jeżeli chodzi o stronę paliwową, rozbudowujemy naszą bazę w Dębogórzu.
ale to jest przyszłość. Tak? Na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o pełnej logistyce, pełnym zaopatrzeniu, wszystko funkcjonuje prawidłowo, nie ma żadnych zacięć. Mało tego, dzięki dość innowacyjnej technologii stosujemy na odcinku północnym środek, który zmniejsza opory tarcia w tej instalacji. Dzięki temu możemy zwiększyć wydajność, czyli mamy jeszcze możliwość dodatkowych kilku milionów ton przepustowości przez odcinek północny. No właśnie, to zwiększenie tych możliwości poprzez ten czynnik smarujący jest zadziwiająco duże, bo z tego co czytałem, to nawet kilkadziesiąt procent może poprawić. Szacujemy, że może to być maksymalnie do 30%. Oczywiście jeszcze nie korzystaliśmy z tego w pełni, jesteśmy po testach, no ale też na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, żebyśmy go, można powiedzieć, stosowali w bardzo dużych ilościach. Jeżeli będzie taka potrzeba, przetestujemy i sprawdzimy, jak to wygląda tak naprawdę w realu. Panie prezesie, a jak Pern zabezpiecza te dostawy, które płyną do Polski poprzez morze? Chodzi mi oczywiście zarówno o to fizyczne zabezpieczenie, jak i może cyberbezpieczeństwo. Ostatnio przeczytałem, że jest przetarg, państwo zorganizowaliście przetarg na statki powietrzne, które miałyby chronić pewne obszary strategiczne. Natomiast jak ja się wczytałem w tą specyfikację tego przetargu, to okazało się, że to jest cały system, który będzie strzegł waszych baz i rurociągów. Znaczy tak, jeżeli pan zwróci uwagę na to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, architektura dostaw została zmieniona, inwestycje zostały w dużej mierze zakończone, jesteśmy z tej strony bezpieczni. Mamy wiele elementów kolejnych, przewidziane na kolejne lata, jeżeli chodzi o mniejsze inwestycje, ale to już nie są takie duże wydatki. Proszę zwrócić uwagę, że PERN w latach 18-22 wydał prawie 2,8 miliarda, jeżeli chodzi o zainwestowanie w nowe rurociągi, w nowe zbiorniki, zarówno po stronie surowcowej, jak i po stronie paliwowej. Dzisiaj musimy tego pilnować. Tak? Sytuacja, którą mamy za naszą granicą wschodnią, zmusza nas do tego, że musimy być jeszcze bardziej spostrzegawczy, jeszcze lepiej musimy się zabezpieczać, zarówno po stronie bezpieczeństwa fizycznego i to, o czym pan wspomniał, czyli zabezpieczenie wizyjne, można powiedzieć, naszych obiektów. Oczywiście również ochrona fizyczna, jak też i na bardzo wysokim poziomie postawione cyberbezpieczeństwo. I to są obszary, w których się chcemy doskonalić, tak? Bo można powiedzieć, że skoro dzisiaj architektura dostaw jest zabezpieczona, to państwo będziecie dalej robić. Tak? No będziemy oczywiście dalej zdobywać trochę rynku, dalej będziemy dbać o to, żeby nasza infrastruktura sprawnie funkcjonowała, ale również, żeby była bezpieczna i to jest jeden z elementów, na którym się dzisiaj skupiamy i który będziemy doskonalić w najbliższym okresie czasu. Panie prezesie, a jeszcze gdyby pan mógł coś powiedzieć więcej o inwestycjach. Powiedział pan o nowej inwestycji w naftoporcie, w nowe stanowisko do przyjmowania dużych statków. Natomiast też są inwestycje wewnątrz kraju. Może one są mniej efektowne, natomiast one są bardzo potrzebne. Niedawno został oddany rurociąg Boronów Trzebinia. On ma za to jest zadanie paliwowy, tak? Tak, zaopatrzyć w paliwo Dolnośląską aglomerację. Jakie jeszcze inwestycje PERN planuje? W tej chwili de facto inwestycje zbiornikowe, tak? Czyli zwiększanie naszych pojemności, jeżeli chodzi o paliwo. Za chwilę będziemy oddawać kolejne zbiorniki. Ale paliwowe, o pojemności czy to jest i paliwowe, i surowcowe. Okay. I takie planujemy, tak? Na dzień dzisiejszy de facto będziemy oddawać, czy oddaliśmy, zostały wybudowane w ostatnim okresie czasu dodatkowe pojemności około 256 tysięcy, jeżeli chodzi o paliwa. PERN ma dość dużo baz, tak? Ma 19 baz paliwowych, to jest prawie 2,8 miliona metrów sześciennych, ma 4 bazy surowcowe, to jest ponad 4 miliony metrów sześciennych. Więc tak naprawdę teraz to jest trochę utrzymanie majątku i inwestycje w zależności od tego, gdzie one będą potrzebne, jeżeli będą się zmieniały kolejne architektury, powiedzmy, dostaw, czy też przyjdą do nas klienci, bo na to również musimy patrzeć, którzy chcieliby korzystać z naszych baz na północy, na Morzu Bałtyckim, na Stoce Gdańskiej tak naprawdę. I wtedy będziemy oczywiście zwiększać swoje pojemności, podpisując kontrakty długoletnie z naszymi klientami. Ten etap, tak jak powiedziałem, zachowania bezpieczeństwa minął, bo to wszystko zostało zrobione, świetnie to się udało. W tej chwili trochę biznesu, trochę doskonałości operacyjnej, dużo bezpieczeństwa. Również jesteśmy na etapie takim, że po mega inwestycjach i inwestycjach, które są na dzisiaj prowadzone, musimy dokonać trochę przetasowania i trochę innego patrzenia na to, co będzie w przyszłości. Trochę zmian organizacyjnych, ale bardziej w kierunku takim, że chcemy doskonalić procesy, bo
Często jest tak, że po wykonaniu inwestycji trzeba chwilę odczekać, zobaczyć, jak to funkcjonuje, co można operacyjnie lepiej poprawić i te obszary chcemy doskonalić, więc będziemy również różnego rodzaju procesy zmieniać, bo czasami nie trzeba robić kolejnej inwestycji, tylko być bardziej efektywnym w tym, żebyśmy mogli lepiej zaopatrywać naszych klientów. Panie prezesie, a czysto hipotetyczna sytuacja. Gdybyśmy już nie mieli dostaw ani ropy, ani paliw do Polski, to te zapasy, o których pan mówi, to co magazynujecie, czyli 4 miliony metrów sześciennych ropy i prawie 3 miliony metrów sześciennych paliw, na ile to by starczyło Polsce? Na jaki okres czasu? To wszystko zależy od tego, znaczy to nie są nasze zasoby przede wszystkim, tak? Bo ja na to pytanie nie do końca umiem odpowiedzieć z jednego powodu, że my tak naprawdę magazynujemy czyjś towar, tak? I w zależności od tego, jaka będzie konsumpcja i w zależności od tego, do czego nasi właściciele tak naprawdę będą zużywać paliwo, będą zużywać surowiec, to taki będzie, można powiedzieć, okres wykorzystania naszych baz, tak? Jeżeli o tym mówimy, no nie są to oczywiście lata, tak? Więc to wszyscy o tym wiemy, de facto systemy są bardziej przepływowe. Oczywiście pomijam rezerwy strategiczne, które u nas są również składowane, no ale to jest wynika ze względu bezpieczeństwa. Panie prezesie, tak jak pan wspomniał na początku, świat idzie do przodu, paliwa kopalne być może za kilkadziesiąt lat albo się skończą, albo jeżeli się nie skończą, to powstaną takie technologie, które będą potrafiły je zastąpić. Co wtedy ze zbiornikami PERN, co wtedy z rurociągami PERN? Czy PERN w ogóle planuje w tak odległym horyzoncie czasu? Czy może te zbiorniki mogłyby mieć zastosowanie do innych surowców? To wszystko zależy, co to będzie oczywiście. Tak? No, dzisiaj PERN na tym się nie skupia, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, kończymy dodatkowe inwestycje, skupiamy się na zwiększeniu naszych wydajności, bardziej na doskonaleniu procesów. Natomiast no, jeżeli mówimy o kolejnych kilkudziesięciu latach, to też będziemy obserwować i wszyscy będą obserwować, co się będzie działo, jeżeli chodzi o dostępne technologie. Jeżeli one się pojawią, no to w tym momencie sobie trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, czy ta infrastruktura jest w stanie magazynować, przechowywać, przesyłać cokolwiek innego. Ale to chyba jeszcze za chwilkę, to jest przed nami. Najpierw poczekajmy, czy technologie, o których rozmawiamy, czy o których myślimy, o których wszyscy słyszymy, będą na tyle dojrzałe, żeby jednak ta infrastruktura miała do nich zastosowanie. No ale niemniej jednak Unia Europejska zastanawia się nad tym, żeby zakończyć produkcję samochodów spalinowych do 2035 roku. To powiedzmy nie jest taki najbliższy czas, ale no to już średniookresowo tak dosyć ten czas będzie się zbliżał. Czy tu nie ma żadnych obaw, że zapotrzebowanie na ropę naftową i na paliwa drastycznie spadnie? Poczekajmy, czy to się wydarzy, tak? Czy najpierw te auta elektryczne będą funkcjonowały. Takie oczywiście są plany. To nie jest tak, że nagle wszyscy kupią nowe samochody elektryczne i o to ma dotyczyć tylko, że mają być nierejestrowane, tak? Natomiast no, ludzie będą używać samochodów, które są. To nie jest tylko kwestia transportu osobowego, tak? To przede wszystkim transport ciężarowy. Wiadomo, że oni też przechodzą na gaz, różnego rodzaju są rozwiązania, czy również auta elektryczne. Natomiast no, ten horyzont wydaje się, że on będzie dużo, dużo dłuższy. Tak? No, pamiętajmy, że no, paliwa to nie tylko samochody. Tak? Panie prezesie, na koniec chciałem zapytać, co wydarzy się w najbliższym czasie w PERN? Nie przewidujemy żadnych, że tak powiem, trzęsień ziemi. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Z dobrych rzeczy to, tak jak też już wspomniałem, będziemy chcieli jednak doprowadzić do tego, żebyśmy mogli doskonalić nasz sposób funkcjonowania. Tak? Więc tutaj PERN, moi szanowni państwo, jest firmą, która bardzo stabilnie działa przez wiele lat, od wielu lat działa. Stoi na straży bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie logistyki paliw i lepiej, żeby się nic złego nie działo, ani drastycznego, żeby się nie działo. Oby tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Mirosław Skowron, prezes zarządu PERN SA. Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy życzę.